Micron Pro. Największy wybór poleasingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. W meczu ze Startem Lublin Anvil Włocławek potrzebował zwycięstwa, aby po zakończonym spotkaniu móc spoglądać na inne wyniki i dowiedzieć się, czy do play-off drużyna Igora Mielicicia wejdzie z trzeciej czy z czwartej pozycji. Zanim jednak rozpoczęły się sportowe emocje, klubowi koszykówki Włocławek S.A. podziękował i wręczył bonus za awans do play-off prezes zarządu sponsora strategicznego firmy Anvil S.A. Szanowni Państwo, ten trzech to jest symbol awansu zespołu do play-off, ale przede wszystkim dla nas wszystkich w klubie to jest symbol osiągnięcia success i zawartego w umowie z naszym strategicznym sponsorem. Kwota, która pojawi się na koncie klubu, jest dla nas niebagatelna, ale dla mnie najważniejsze jest jedno, to że jest to symbol styku tak ważnej dla nas firmy i klubu koszykówki we Włocławku. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Spotkanie toczyło się w dość ospałym tempie, co dobrze wykorzystali goście i po 10 minutach przegrywali tylko 18-21. Z perspektywy kolejnych odsłon wyglądało to jednak tak, jak gdyby na początku meczu Włocławianie pozwolili wyszumieć się niżej notowanemu rywalowi, by potem zadać kilka bolesnych ciosów. Duet rezerwowych Danilo Andziusic i Bartosz Diduszko zdobył 14 z 27 punktów zespołu w drugiej kwarcie i do przerwy Rottweilery prowadziły 48-36. Po zmianie stron natomiast powtórzył się scenariusz dwóch poprzednich spotkań. Rottweilery stanęły mocniej w obronie i przeciwnicy niewiele mogli zdziałać w ataku. Efekt? Tylko 9 punktów straconych w tej części meczu i prowadzenie 64-45 po trzech kwartach. Mimo wysokiej zaliczki, gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać. Piotr Stelmach zdobył 9 punktów z rzędu na rozpoczęcie czwartej odsłony, a pod koniec meczu Kevin Bristol grał na tyle skutecznie pod koszem, że ustanowił double-double w postaci 16 punktów i 13 zbiórek. Ostatecznie Anvil pokonał Start 93-67, kończąc sezon zasadniczy bez porażki w hali mistrzów. Radość Rottweilerów była po końcowej stronie tym większa, że dzięki wygranej Rosy u siebie, włocławianie przystąpią do play-off z trzeciej pozycji. Thank you.